Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Magdalena Skoneczna, jestem doradcą w firmie Teta Doradztwo Techniczne. W dniu dzisiejszym chciałabym Państwu przybliżyć temat zmian legislacji w zakresie obrotu chemikaliami w roku 2021. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, myślę, że to, co warto tutaj podkreślić, to, że rok 2021 będzie rokiem w mojej ocenie dużych zmian w zakresie zmian legislacyjnych w zakresie obrotu chemikaliami. Ja wybrałam dla Państwa tylko niektóre przepisy, akty prawne, najważniejsze z mojego punktu widzenia. Zachęcam jednak do tego, żeby śledzić przepisy na bieżąco. W dniu dzisiejszym, tylko tytułem przypomnienia, bo poprzedni webinar, który prowadziła moja koleżanka pani Ania Królak, był poświęcony nowemu formatowi karty charakterystyki. Chciałabym Państwu przypomnieć, że jak dotąd obowiązuje rozporządzenie 2015/830, które reguluje, jak powinna wyglądać karta charakterystyki, determinuje jej cechy. Z początkiem roku, nowego roku, 1 stycznia 2021, wchodzi w życie nowe rozporządzenie 2020/878, które to wprowadzi nam pewne zmiany do formatu karty charakterystyki. Za chwilę jeszcze przypomnę i krótko o tym powiem, ale to dosłownie krótko tytułem przypomnienia. Natomiast myślę, że co jest bardzo ważne, no to obowiązujący dotychczas format karty, który nie uwzględnia jeszcze zmian rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/878, będzie można stosować do 31 grudnia 2022. Z dniem 1 stycznia 2023 mija okres przejściowy i wszystkie karty muszą zostać dostosowane do wymogów tego rozporządzenia. Jeśli chodzi o szybciutkie przypomnienie, to rozporządzenie Komisji 2020/878 przede wszystkim zmienia format karty charakterystyki, wyodrębnia nowe podsekcje, modyfikuje brzmienia tytułów niektórych podsekcji. Rozporządzenie to uwzględnia również modyfikacje właściwości fizykochemicznych, które wymieniamy w sekcji 9, daje możliwość wymienienia nowych właściwości nieprzewidzianych wcześniej w karcie charakterystyki. Co ważne, obowiązkowo w kartach zgodnie z rozporządzeniem 2020/878 będziemy musieli podawać specyficzne stężenia graniczne, współczynniki mnożenia i szacunki toksyczności ostrej, zgodnie oczywiście z rozporządzeniem CLP. Będziemy musieli również wymieniać nanopostaci, zestawy podobnych nanopostaci z uwzględnieniem charakterystyki cząstek, a także substancje zaburzające działanie układu hormonalnego zgodnie z wymienionymi unijnymi rozporządzeniami. Oprócz nowego formatu karty charakterystyki, należy sobie to też uświadomić, że będziemy mieli nowy format zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych. I tu przypominam, bo jest to temat według mnie palący się wręcz, bo nie wszyscy, z moich obserwacji przynajmniej wynika, wiedzą o tym, że tylko do 31 grudnia 2020 roku będzie możliwe zgłoszenie do Krajowego Systemu Elium. Oczywiście będą określone przypadki, które będą umożliwiały jeszcze to zgłoszenie. Za chwilę o nich sobie powiemy. Ale w przypadku wszystkich nowych produktów, które nie zostały jeszcze zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, wymagane informacje należy przekazać zanim dana mieszanina zostanie wprowadzona do obrotu. Wymieniłam Państwu na tym slajdzie okresy przejściowe. To jest 1 stycznia 2021 dla mieszanin stwarzających zagrożenie z zastosowaniem konsumenckim i profesjonalnym oraz 1 stycznia 2024 dla mieszanin stwarzających zagrożenie z zastosowaniem przemysłowym. Proszę zapamiętać, że produkty wcześniej zgłoszone i wprowadzone do obrotu podlegają pod okres przejściowy. Zgłoszenia te pozostaną ważne do dnia 1 stycznia 2025 lub do momentu wprowadzenia zmian do produktu, np. zmian dotyczących składu mieszaniny, własności toksycznych, psychologicznych lub danych identyfikacyjnych produktu.
Aktualizacja danych może odbyć się już tylko w nowym systemie zgłoszeń nazywanym Poison Center Notification. Szanowni Państwo, rok 2021 to również czas, kiedy trzeba będzie się pochylić nad 15 ATP do rozporządzenia CLP, które tak naprawdę weszło w życie już 31 sierpnia 2020, ale data, od której należy obowiązkowo stosować postanowienia 15 ATP, to 1 marca 2022. Warto wiedzieć o tym, że zgodnie z artykułem 37 rozporządzenia CLP Europejskiej Agencji Chemikaliów zostały przedłożone wnioski o wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji oraz o zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych innych substancji. W oparciu o opinię Komitetu do spraw oceny ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów wprowadzono wówczas 15 ATP do rozporządzenia CLP. Ja na tym slajdzie wymieniłam Państwu tylko trzy substancje, dla których nadano klasyfikację zharmonizowaną oraz widnieją tutaj również numery indeksowe, które zostały im przypisane. Dwie pierwsze, czyli geraniol i aldehyd 2,4-tert butylobenzylopropionowy, to są substancje, które bardzo często pojawiają się w kompozycjach zapachowych, dlatego postanowiłam je tutaj uwzględnić. Natomiast jest jeszcze jedna, kwas mlekowy, często pojawia się w produktach chemii gospodarczej. Myślę też, że też warto o tym wiedzieć, że taka klasyfikacja zharmonizowana została mu nadana. Czyli do 1 marca 2022 obowiązkowo musimy dostosować naszą dokumentację, etykiety produktów zawierających takie substancje. No oczywiście do 15 ATP rozporządzenia CLP. Teraz właśnie jeszcze trochę o tych kompozycjach zapachowych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale istnieje coś takiego jak certyfikat IFRA. Może ja chwilę powiem o tym, co to w ogóle jest ten certyfikat IFRA. To jest dokument, który jest ustanowiony przez producenta związków zapachowych i tak na dobrą sprawę jest oparty na relacji zaufania między dostawcą kompozycji zapachowej a jego klientem. Korzystając z takiego certyfikatu, dostawca zapachów zapewnia swojego klienta, że działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania opisanymi w kodeksie postępowania IFRA. Celem IFRY jest tak naprawdę tworzenie reguł i zasad produkcji, ograniczeń, zakazów, stosowania określonych kompozycji substancji zapachowych, czyli taki REACH tylko w kontekście kompozycji zapachowych. Stowarzyszenie IFRA wydaje wskazówki zwane często standardami, które są praktykowane i uznawane na całym świecie. W praktyce wygląda to tak, że dostawcy przekazują swoim klientom certyfikat, który wskazuje maksymalne bezpieczne stężenie kompozycji dla poszczególnych. I tutaj 11 no, zgodnie z 48 poprawką, a 12 zgodnie z 49 poprawką bardzo szczegółowo zdefiniowanych kategorii produktów konsumenckich, zarówno produktów kosmetycznych, produktów chemii gospodarczej, jak również wyrobów higienicznych, zabawek i innych. Zwracam uwagę, że 10 stycznia 2020 IFRA opublikowała 49. poprawkę do swoich standardów. Członkowie IFRY mają czas do 10 maja 2021 na dostosowanie się do nowych standardów dla nowo wprowadzanych kompozycji zapachowych i do 10 maja 2022 dla obecnych na rynku. Celem uzyskania szerszych informacji odsyłam Państwa na stronę pod linkiem, który zawarłam na tym slajdzie. Poza kwestiami kompozycji zapachowych, zmianami do CLP, zmianami w formacie karty, zmianami w formacie zgłoszeń, pojawiły się też akty prawne, które no trochę bardziej szczegółowo regulują na przykład wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, czyli dyrektywa Unii Europejskiej 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku. Szanowni Państwo, tą dyrektywę stosuje się do wymienionych w załączniku tej dyrektywy produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
oraz do produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych i do narzędzi połowowych zawierających takie sztuczne tworzywa. Celami tej dyrektywy jest zapobieganie wpływowi niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w szczególności na środowisko wodne i na zdrowie człowieka oraz zmniejszanie tego wpływu, a także zachęcanie do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi metodami biznesowymi, produktami i materiałami, co przyczyni się także do efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Do dnia 3 lipca 2021 państwa członkowskie powinny przygotować opis środków przyjętych przez te państwa na podstawie akapitu pierwszego tejże dyrektywy, notyfikować ten opis komisji i podać go do wiadomości publicznej. No, z uwagi na to, że Polska jest również krajem członkowskim Unii Europejskiej, powinna również dostosować się do wymogów tej dyrektywy. Szanowni Państwo, teraz chciałabym omówić pokrótce temat bazy STEEP. Jest to dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Tak naprawdę dość palący temat, bo to już 5 stycznia 2021 zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami, a z moich obserwacji wynika, że niewielu przedsiębiorców jest w ogóle gotowych na te zmiany. Baza STEEP tak na dobrą sprawę stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do substancji z listy kandydackiej w wyrobach. Obowiązek dokonania zgłoszenia w bazie STEEP dotyczy wszystkich wyrobów wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej, zawierających substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy, czyli to jest substancja SVHC, która znajduje się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo. Informacje, które powinny być przekazane do Europejskiej Agencji Chemikaliów, muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów. Unijne podmioty produkujące i składające wyroby, importerzy unijni, a także unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzający je do obrotu. Obowiązkiem dostarczenia informacji do baz danych STEEP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw, którzy dostarczają wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom. Wymieniłam Państwu na tym slajdzie główne cele bazy STEEP, czyli przede wszystkim ograniczenie wytwarzania odpadów, które zawierają substancje niebezpieczne, przez pomoc w zastępowaniu substancji stanowiących zagrożenie w wyrobach wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej, udostępnienie informacji służących dalszemu usprawnianiu operacji przetwarzania odpadów, a także sprawienie, żeby władze mogły monitorować użycie w wyrobach substancji stanowiących zagrożenie, a także uruchamiać odpowiednie działania na wszystkich etapach cyklu życia wyrobów, w tym na etapie odpadu. I tu podkreślam raz jeszcze, że od dnia 5 stycznia 2021 informacje na temat wyrobów zawierających SVHC, znajdujących się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo wprowadzone do obrotu na rynku Unii Europejskiej, należy zgłaszać do Europejskiej Agencji Chemikaliów. Teraz trochę o bezpiecznym stosowaniu diizocyjanianów. Tak na dobrą sprawę ta ustawa już weszła, bo 3 sierpnia 2020. Niemniej jednak chciałabym podkreślić, że rozporządzenie to wprowadza ograniczenie w stosowaniu diizocyjanianów jako substancji w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji oraz w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych lub jako alternatywę ograniczenia obowiązek szkoleń specjalistycznych dla użytkowników. Co ma na celu to ograniczenie? No, ma ono na celu zwiększenie zdolności pracodawców do osiągnięcia wyższego poziomu kontroli ryzyka. Oczekuje się korzyści z przyjęcia niniejszego aktu, który w jeszcze większym stopniu wzmocni wdrażanie obecnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie specjalnych programów szkoleniowych w zakresie diizocyjanianów w całym łańcuchu dostaw.
I tu proszę pamiętać, że diizocjaniany nie mogą być wprowadzane do obrotu jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji, ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 lutego 2022 oraz nie mogą być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji, ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023, chyba że zostały spełnione wymogi określone niniejszym rozporządzeniem. Teraz chciałabym powiedzieć trochę o prekursorach materiałów wybuchowych, ponieważ od 1 lutego 2021 wchodzi w życie rozporządzenie 2019/1148. Szanowni Państwo, no do tej pory, do 1 lutego 2021 obowiązuje jeszcze rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013, które za chwilę zostanie uchylone tym nowym rozporządzeniem. Oprócz tych unijnych aktów mamy jeszcze naszą krajową ustawę. To jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Tak na dobrą sprawę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii, istnieje ograniczenie udostępniania produktów zawierających prekursory materiałów wybuchowych tak zwanym przeciętnym użytkownikom, czyli każdej osobie fizycznej, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przeciętny użytkownik ma prawo nabyć taki produkt, jeśli posiada odpowiednie pozwolenie wydane na terytorium konkretnego państwa członkowskiego. Warto wiedzieć, że w Polsce nie ustanowiono systemu pozwoleń ze względu na wynik konsultacji społecznych, który wykazał, że systemy pozwoleń i rejestracji nabywania przez przeciętnych użytkowników wybranych substancji byłyby dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców i nie zapewniłyby wówczas odpowiedniej kontroli przez organy państwowe. Obecnie zaleca się firmom weryfikację kupujących w celu spełnienia wymogu sprzedaży produktów wyłącznie do zastosowania przemysłowego lub zawodowego. Od 1 lutego 2021, czyli w momencie, kiedy wejdzie w życie rozporządzenie 2019/1148, obowiązki związane z tą weryfikacją i informowaniem odbiorców o ograniczeniach zostaną zdecydowanie zaostrzone. Zgodnie z tymże rozporządzeniem podmiot gospodarczy, który będzie udostępniał prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom innemu podmiotowi gospodarczemu, obowiązkowo musi poinformować ten podmiot gospodarczy, że nabycie, wprowadzenie, posiadanie lub nawet stosowanie tego prekursora przez przeciętnych użytkowników również podlega ograniczeniu. Dodatkowo podmiot ten zapewnia i jest w stanie wykazać krajowym organom kontroli, że jego pracownicy zajmujący się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych wiedzą, które produkty zawierają prekursory oraz są poinformowani o obowiązkach wynikających z tego rozporządzenia. Podczas internetowej sprzedaży należy zapewnić, że platforma sprzedażowa ma narzędzia, które umożliwią jej użytkownikom uzyskanie tych informacji. Chciałabym również Państwu zwrócić uwagę, że rozporządzenie 2019/1148 zawiera dwa załączniki. Pierwszy załącznik zawiera substancje, które posiadają określone stężenia graniczne i one właśnie podlegają ograniczeniom we wprowadzeniu do obrotu. Zwracam uwagę, że to ograniczenie jest uzależnione od stężenia granicznego. Tak? Natomiast mamy również załącznik drugi, w którym to wymieniono substancje podlegające obowiązkowi zgłaszania niebezpiecznych transakcji. Czyli tutaj tak na dobrą sprawę ograniczenia we wprowadzeniu nie ma, natomiast jest obowiązek zgłaszania, tak? Pewnych niebezpiecznych transakcji. Ostatnią już kwestią, taką, która na pewno pojawi się w styczniu 2021, bo to wtedy wchodzi w życie rozporządzenie 2017/821 dotyczące minerałów konfliktu, czyli minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Szanowni Państwo, rozporządzenie obejmuje następujące minerały i metale następujących pierwiastków. To jest złoto, cyna, wolfram i tantal.
Czym tak naprawdę są minerały konfliktu, zwane minerałami z regionów ogarniętych konfliktami? Proszę sobie uświadomić, że na obszarach niestabilnych politycznie dochody ze sprzedaży minerałów mogą być wykorzystywane do finansowania ugrupowań zbrojnych, przyczyniać się do pracy przymusowej i innych przypadków naruszania praw człowieka, a także prowadzić do korupcji i prania pieniędzy. Tak zwane minerały z regionów ogarniętych konfliktami, takie jak cyna, wolfram, tantal i złoto, nazywane również 3TG, mogą być wykorzystywane w produktach codziennego użytku, np. telefonach komórkowych, samochodach czy biżuterii. Konsumentom trudno jest wówczas dowiedzieć się, czy zakup wybranego przez nich produktu nie przyczynia się przypadkiem do finansowania aktów przemocy, naruszania praw człowieka albo innych przestępstw popełnianych za granicą. Celem nowego rozporządzenia Unii Europejskiej jest dopilnowanie, by unijni importerzy 3TG, czyli cyny, tantalu, wolframu i złota, spełniali międzynarodowe normy odpowiedzialnego pozyskiwania określonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także zagwarantowanie, by huty i rafinerie 3TG w Unii i na świecie pozyskiwały materiały w sposób odpowiedzialny. To rozporządzenie według mnie ma również na celu wyeliminowanie powiązań pomiędzy konfliktami a nielegalną eksploatacją tych minerałów i mam nadzieję, że w końcu położenie kresu wykorzystywaniu i niegodziwemu traktowaniu społeczności lokalnych, w tym pracowników kopalni, a także wspieranie rozwoju lokalnego. Przedsiębiorstwa unijne, które uczestniczą w łańcuchu dostaw będą miały obowiązek zagwarantować, by wszystkie importowane przez nie minerały i metale pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów niedotkniętych konfliktami. Proszę, żebyście Państwo zapoznali się szerzej z tym tematem, jeśli on Państwa oczywiście dotyczy, ponieważ od 1 stycznia 2021 wszelkie postanowienia tego rozporządzenia zaczynają obowiązywać. Jeśli chodzi o toczące się projekty ustaw i rozporządzeń, no to oczywiście ciągłe poprawki do rozporządzenia CLP. W czwartym kwartale 2020 planowane jest przyjęcie 17 ATP do CLP. Plan jest taki, aby nadać zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie dla 63 substancji i usunąć jedną. Według mnie z ważniejszych substancji, którym zostaną nadane numery indeksowe oraz klasyfikacja zharmonizowana, to jest salicylan metylu i kwas cytrynowy. Toczy się również projekt zharmonizowanej klasyfikacji dla etanolu. Na tą chwilę jeszcze jest brak pełnych informacji od strony greckiej, która ma na to czas do końca roku, czyli do 31 grudnia 2020. Też myślę, że warto obserwować, co będzie się działo, ponieważ wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji dla etanolu może wprowadzić dość znaczące zmiany na rynku chemikaliów. Spodziewamy się również, że w połowie roku 2021 może pojawić się nowy wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego. Jeśli chodzi o kwestie transportowe, no to od stycznia 2021 należy spodziewać się również zmian kodeksu transportu. Szanowni Państwo, jeśli jesteście Państwo zainteresowani tymi tematami, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do uczestnictwa w szkoleniach w celu uzupełnienia wiedzy. Firma Teta Doradztwo Techniczne organizuje szkolenia otwarte. Zapraszam w tym celu do zapoznania się z kalendarzem na stronie e-Akademia. Chciałabym również podkreślić, że organizujemy szkolenia zamknięte, które są realizowane na specjalne życzenie, zamówienie przedsiębiorstwa. W dniu dzisiejszym bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim.